Okej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, to jest kolejny odcinek z naszej serii tutaj nad Dniestrzem. Bardzo wam dziękuję za wasze wszystkie łapki i komentarze i przypominam, żebyście nie zapomnieli o ocenieniu tego materiału. Będzie mi wtedy bardzo miło. To sobie ustawmy tu, weźmy AK-47, wymieńmy. No i jest good, no na razie. Musimy przejść przez Turków, żeby dojść do Indii. Do Turków nie dojdę, nie ma takiej opcji. Na razie przynajmniej. Nie wiem, Steel Factory zrób cokolwiek. Przez to będzie mi się mega ciężko przebić. Weź połowę armii. Daj Jimowi Brownowi. Okej. 30 dywizji na granicy z Niemcami. Wkrótce planuję je podbić, więc chciałbym po prostu zabezpieczyć jakkolwiek granicę z nimi, bo wiem, że relacje nie są na dobrej drodze. Okej. 30 dywizji się wystawi. I tą dywizję Jima Browna. Brauma. Powinniśmy to rozbić, wiecie? To jest właśnie śmieszne. To powinno zostać rozbite bardzo szybko. Weźmy to i weźmy to. Aha, przebiliśmy się, świetnie. Ty, ziomek, bo ty byś potrzebował jednej dywizji dosłownie, żeby zjechać tutaj. Jim Brown będzie atakował. Świetnie. Ty, potrzebowałbym jeszcze trochę tanków, stary. I mogę się przez nich przebijać. Idealnie, patrzcie na to. Idealnie, Boże, ale tą Albanię zrobiłem w konia po prostu. Dziękuję, Albanio. Dobić, oczywiście. Włochy. Włochy dobite. Słuchajcie, planuję zaplanować, Boże, jestem głupi. Stability changes, dziękuję bardzo. Planuję tutaj sobie zaplanować Skorpiona na tych panów. Aha, w ten sposób. Zaplanuję sobie Skorpionka, wiecie? Po prostu sobie mam taki plan, żeby po prostu zrobić tu Skorpiona. Może bardziej to. Dobra, ale to szybko przewinąłem, nawet nie widziałem, co klikłem. Tutaj specjalnie ustawię się na Niemców, żeby ich bronić, żeby bronić granicy z Niemcami. Znaczy, nie bronić Niemców, tylko granicy z Niemcami, oczywiście. Jakbym dodał tutaj one main battle tank, to ile by mi to dało? Minus 100 w tym, in storage. A jakbym dodał jeden mechanized, to bym miał 600 na minusie mechanized. Dziękuję. Dobra, rozstawcie się tak, jak macie to naprawdę zrobić. Na papierze mój plan wygląda dobrze, wiecie? Wypowiedzieć wojnę Turkom. Pozwolić im wejść, zająć te tereny, a później tymi 14 dywizjami zrobić blitzkrieg i po prostu przejechać przez Istanbul, zablokować go, wybić wojsko i podbić całą Turcję. Tak wygląda mój plan na papierze. Zobaczymy, czy mi się uda w tym. Zobaczymy, czy mi się uda po prostu. 1200 samolotów, super. Mogę jakieś multirolki wystawić. To wszystko, tak? Aha. A no tak, bo ja dużo samolotów nie robię w sumie i nie mam. Chciałbym, żebyś ty mi całkowicie dominował nad tym obszarem i to tak całkowicie nad Bułgarią w powietrzu, bo tutaj mi się każda pomoc przyda i czekamy na wojnę z Turkami, nie? Tutaj specjalnie będę okupować Warnę, żeby oni z dwóch stron musieli się bronić, nie? Ustawię linię obronną, może nawet ściągnę tą linię obronną do takich pozycji, nie? Żeby te trzy dywizje mogły się jeszcze rozejść i wejść na dodatkowe prowincje. Good. Niemcy są bronione. Nie, granica z Niemcami jest broniona, więc nie boję się, że na przykład Niemcy dojdą do wojny i mi wszystko zepsują. Oczywiście ropy mi nikt nie chce dać, to mam nadzieję, że USA mnie będzie dalej lubić. Lubisz mnie. Turcja mnie lubi, no już niedługo mnie będziesz lubić, Turcjo. Tajlandia. Okej, ile mamy do celu na Turków? Okej, akurat się wyrobiliśmy, żeby sobie zapisać grę. W razie czego będę szukał innego rozwiązania. Może to? Dobra, zapiszmy sobie grę. Save game. Weźmy sobie to. Zapisane. I czekamy, moi drodzy. Czekamy. O, Hearts of Iron 3 soundtrack tu też jest, nie? Pięknie. Dobra, wypowiadamy wojnę. I Turcy niech ruszą Blitzkriegiem, no. Próbujemy sobie to zrobić tak, jak ja chcę. Aha. Zobaczymy, czy utrzymamy się na tych Turków. Doszliście do frakcji? Jesteście we frakcji European Federation. Kto jeszcze jest we frakcji European Federation? I Cypr i jakieś tam bezużyteczne inne kraje.
10 dywizji pancernych, a i Turasy mają dużo wojska. No, dawaj, dawaj. Wpadnij w zasadzkę Skorpiona. Wpadnij w zasadzkę Skorpiona, nie? Chodź, wpuszczam cię do mojej jamy. Aha. Widzicie, jak dobrze, że ustawiłem Niemców? Wiecie, co by się teraz stało? Dostałbym wpierdziel. A tak to chociaż mogę starać się tutaj utrzymać front i utrzymać linię, nie? Dobra. I teraz ty zobacz, zrobisz coś takiego, bracie. Okej. Okay. Stop. Dobra. Ruszasz tu, a później lecisz tu. Nie, ty masz lecieć tędy, bracie. Oho. Jama Skorpiona jest otwarta teraz na naszych wrogów. Dobra. Okej, zobaczmy. Czy Jama Skorpiona zamknie swoje te? Zamknęła. Jama Skorpiona się zamknęła. Czekajcie, przebije się. Cicho, dwie dywizje południe. No, 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 nie, nie, nein! Jest! Dobra. Ale nie przebije tego, nie? Nie, może, nie mogę wam pozwolić się wydostać. Dobrze, dziękuję. Cały czas Istanbul lecimy, moi drodzy. Cały czas party Istanbul. 31 Divisions w period. Przyjacielu, ty musisz cały czas lecieć na pełnej bombie teraz. Nie możesz mi pozwolić się wydostać. Weźmy jedną dywizję Armored i wyniszczmy to do końca. A wy macie mi przebić Istanbul i to wszystko, nie? Macie lecieć po prostu forever. Czyli jama Skorpiona poskutkowała. Przerąbane. Puściłem ich do leża Skorpiona i poskutkowało to. Błagam cię, przebij się, stary. Ja pierdolę ruskie czołgi? Nie, nein. Taka ładna misja, nie? Jama Skorpiona miała być, kurde, przełomowym tutaj zdarzeniem na tym froncie. No cóż, no zaraz ruszymy na Niemców w takim układzie. Steel Factory jest dzięki. Weźmy zrób aluminium, dzięki. Jak ja się czasami mutuję i nic nie mówię, to znaczy, że na pewno albo kaszlę, albo smarkam, więc... Dobra, idziemy to dobić. Jama Skorpiona musi się domknąć. Okej. Okay. Sądzę, że bez problemu też to domkniemy. Super. Ale ile tureckich wojsk umarło? I za chwilę zrobimy operację Skorpion razy dwa, nie? Wypuścimy ich z Istanbulu i będę się starał też ich odciąć. Dzięki. Tak. Dobra, weźmy ciebie, bracie. Dajmy ci tego pana, Lukasa Wilsona. Zostaniesz tutaj. Ty ziomeczku i 20 twoje dywizje do tego planu. Ty ziomeczku go. No po prostu herę. Tutaj 5 dywizji powinno być tak zaopatrzone, że oni nie powinni puścić tędy mojego wroga. Tak mi się wydaje, że przynajmniej się stanie. Jeżeli przepuszczą, no to będzie mega dym i mega dupa. O, Niemcy ruszyli. Bardzo dobrze, że akurat w tym momencie zacząłem wycofywać swoje jednostki z frontu. Znowu ropy potrzebuję. United States, please give me some more of the ropa. Please give me some more of the chrome. Dziękuję. Saudar, po prostu Afryka, ja cię kocham. 56 dywizji piechoty i 14 dywizji pancernych. Zaraz zobaczymy, jak te 14 dywizji pancernych sobie tutaj poradzi. Sądzę, że dosyć dobrze. Będzie szok dla Niemców, jak ich po prostu przebije w unicestwie. Dobra, atak. Lecimy na fulla. Fulla daje fulla. Lecisz. Wpierdol, towarzyszu. To jest ładna napierdzielanka dosyć. A nie było, jakbyś ty mi to przebił. Świetnie, ale przez rzekę. Szkoda. 300 dni rób. Research time się bardzo tutaj liczy w tej serii. Dobra. Uderzacie po pół. Północ i tutaj. Dobra, Niemcy powinny zostać unicestwione zaraz. Gdzie są moje oddziały pancerne? Tutaj, uderzasz i uderzasz ty tutaj. Idziemy ich zamknąć. Idziemy w drogę tutaj do zamknięcia, nie? Kocioł numer jeden powstał. Dobra, ty się wycofujesz na północ i domykasz to. Dobra, ty lecisz tutaj. Wyprzedzasz ich atak. Dobra. Dobra, świetnie.
domknąć kocioł w ten sposób. Dobra, świetnie. 7 dywizji się przebija. Dobra, Niemcy upadną. To już jest koniec. Wystarczyło zrobić jeden kocioł i jest tyle, nie? I game over. Oni już srają pod siebie, nic nie zrobią. Nie ma takiej opcji. Za dużo dywizji zostanie tutaj wybitych, zmotoryzowanych i tak dalej, nie? To wam mówię całkowicie serio. Pum. Dobra, przebijesz się. Okej, to jest tutaj masakrowane. Te dywizje są. No nie macie zbyt wystarczająco siły, żeby to unicestwić, ale ja w was wierzę naprawdę, że ten kocioł upadnie. Turasy tutaj nic nie robią, super. Świetnie. Pyk. A, bo to jest druga wojna. Turcja, no, Cyprus, San Marino and Turkey. Ciekawe. Te dywizje pancerne mają robić po prostu wyrwy, nie? One mają po prostu się wbijać w teren wroga i robić jak największy zamęt. I to jest wszystko. Resztę ma robić moja piechota i czyścić. Zobaczcie, jaki tu jest stacking penalty mają. Przecież to wystarczy dobić tylko. Zobaczcie, przecież tu mają low supply, encirclement penalty, terenu mają penalty, ale mają entrenchment, niby są okopani, ale nie sądzę, żeby im to coś dało. Po drugie, moi pancerniacy powinni bez żadnego problemu zmasakrować wojsko niemieckie już. I zaraz będziemy planowali Skorpiona V2 na Turków, bo ja się przez to nie przebiję, ich muszę puścić. Tutaj by było najlepiej, jakbym zostawił czołgi, a tutaj piechotę, nie? W tych dwóch... Nie, tutaj piechotę, żeby to było puste. Coś tam atakują, ale im nie wychodzi, więc... Olewam całkowicie sprawę. Okej, trzy dywizje pancerne. Wy macie pchać się na pewno naprawdę na ostro, nie? Super, super, że wszyscy zrozumieli mój atak. I wszystkie moje dywizje to wreszcie ogarnęły. Jesteśmy pod Berlinem. Jedna dywizja nawet może skręcić na Berlin. Bez problemu, proszę zobaczyć. Easy peasy, że tak powiem. Odgrodzimy Polskę od Niemiec. Trzy dywizje moje pancerne zostały zamknięte, więc będziemy musieli się przebijać. A ty kontynuuj Blitzkrieg. Dwie dywizje przebijają się do swoich, a reszta dywizji kontynuuje mój Blitzkrieg, nie? Po prostu. To zostanie unicestwione, kocioł został unicestwiony, dywizje wracają na fronty, świetnie. Świetnie. Chciałbym was zamknąć. Okej, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Kolejny kocioł w tej serii, nie? Kurde, ile, jak po prostu kotłami możemy wymordować tyle ludzi, nie? Pół wojska im zamknęliśmy w kotłach. Okej, nie wiem, czy jest sens po prostu kontynuować to kotłowanie. Po prostu zaatakujemy w ten sposób, a ty jedziesz prosto, walisz na Hamburg i się nie zatrzymujesz. Ty walisz na Hanower, ty walisz tu. O, jeszcze overrun'a dostali, pięknie. Ruszmy tutaj, po prostu porozjeżdżajmy ich, tak jakby, wiecie, o co chodzi. Rozjedźmy im cały kraj, bo tu już im naprawdę dużo nie zostało w tym. Berlin został zajęty, te dywizje pancerne moje mogą teraz bez problemu to podobijać, tak jak i ta dywizja pancerna. Bezproblemowo to unicestwimy. Inscription trójeczka, dziękuję bardzo. Bomby nuklearne za 590 dni. Wezmę to, zrobię. YOLO. To mam, Artem mam. Tutaj nie mam, doktryn morskich, prawda? Aluminium Factories, dziękuję bardzo, zioma Equator Materials i robimy to. Cały czas mi czegoś brakuje. 51 ropy. Szkoda, że tak dużo mi brakuje ropy. Kanada mi da trochę ropy. Dzięki, Kanada. Północ. Nie ma na co czekać. To dobijać do zera, tutaj ruszasz na Trier. Frankfurt ma zostać zdobyty. No, a pancerniaka skieruje na Frankfurt w sumie. Już moja dywizja pancerna jedzie na Frankfurt. Powinna sobie tutaj poradzić bez problemu. I tyle. Niemcy rozbite. Za niedługo trzeba na Turków coś przyszykować. Z kim ja mam jeszcze wojnę? Cyprem. Gdzie jest San Marino? Bo ja bez kapy nie wiem, gdzie jest San Marino, nie? To? Nie. A nie, to są Włosi. A ja nie wiem, gdzie jest San Marino na mapie świata. Czajcie to? I don't know, my friend. Po prostu mózg mi wypaliło dzisiaj. Nie mogę tego znaleźć. Idealnie, Frankfurt zostanie teraz wyczyszczony oddziału pancernego. To zostanie podobijane, tylko wystarczy, żebym pancerniaków po prostu tutaj skierował.
I to jest praktycznie tyle. Tutaj pomogę im, zobaczcie, jedna dywizja pancerna, jak zmienia postać rzeczy. Czekamy, aż Niemcy skapitulują. Dziękuję. Po Niemcach prawdopodobnie, tak? Dobra, dobijcie tam te pozostałości Niemiec. Tu coś jest? Nic, dobra. Skorpiona, trzeba zrobić w ten sposób. Muszę was wypuścić. Haha, tylko jakby to zrobić? Chciałbym to zrobić w ten sposób. Takie sidła na was zastawię. Po prostu. Dobra, lecieć. Niemcy zostały pobite, więc easy peasy. Litwa. No i to wszystko. Cypr. Izrael. A, bo ja mam jeszcze z Izraelem wojnę, no tak. Szybko, moi drodzy, szybko. Albo tu was umieszczę w porcie, nie? W sumie. Rozstawili się. Dobra, powiedzmy, ale infrastrukturowo to wy tu sracie pod siebie. Dobra, wycofaj mi stąd to. Wyjdź. Łapcie organizację. Dobra, trzy tutaj dywizje stoją. Trzy. Dlaczego polsko-rosyjskie zostają? Okej, okay, Turcy wypuszczają większość swojego wojska. Tu jest pięć dywizji. Nie, bracie, ty idź tutaj. Chciałbym bardzo, żebyście zaatakowali. Chociaż ja nie robię korwet, ani z takich rzeczy. Kurde, powinienem chyba zacząć to produkować, wiecie? Korwety i tak dalej. I frygaty. Ja pierdzielę, to ja to mogłem tutaj od zawsze produkować. Pyk, pyk, pyk. Usuń konwoj, usuń konwoj. Produkuj. I teraz dodaj mi dwa razy konwoj do full. Ja pierdzielę, no to produkujemy na fulla, moi drodzy. Kanado, daj więcej ropy. Promik, Afryka i jakaś zdenerwowana ta Afryka jest na mnie, o ten chrom. Nie rozumiem. Pięć dywizji. Ja bym chciał, żeby te rosyjskie wojsko wyszło. Francuzi idą na północ. Francuzi, jeszcze wejdźcie tam, jeszcze, come on, no. Jeszcze głębiej, my friend. Chociaż dobra, wycofam się stąd, pozwolę im to zająć. Wycofam się, niby że, o, po prostu wiecie, pyk, 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 pyk. Tu sobie ich przytrzymam. Niech się rozlewają, niech myślą, że są silni, po prostu. Okej. Niech myślą, że są silni, niech się tu rozleją, dobra. Wycofaj się, żeby oni to zajęli. Świetnie. Advanced Transport Ships, dziękuję bardzo. Nie wiem, po co to robię, ale po coś to robię. O, stop. Dobra, niech się te czołgi stąd rozejdą. Mhm. Nawet zmienię troszeczkę pozycję tego bejtu. Chociaż tu są rzeki, wiadomo, to było lepiej. No, proszę to ustawić inaczej. Kurde, tutaj by było łatwiej, bo tu jest tylko jedna pancerna, tu jest aż 7. Teraz zobaczymy. Pancerniaków spaliłem w 2 sekundy. Cicho. Muszę się skupić teraz, zobaczymy. Nie, bo ty się cały czas w tamtą stronę wycofujesz. Bardzo źle. Wycofajmy się, oddajmy im ten teren. Wejdziecie tu w ogóle? Kurde. Czemu ja lotnictwo mojego nie użyję na Black Sea? Ty, przeleciałbyś tu? Weźcie mi wszystko to na Black Sea skierujcie, co? Czemu nie? Co tu się dzieje do jasnej ciasnej? Na Black Sea mi wszystko skierować. Świetnie. I jakbym tu desant zrobił? Cyk, cyk, zajął porty. To by było coś. Muszę to przemyśleć po prostu jakoś. Gumy nie potrzebuję. Romu mam nadwyżkę pierwszy raz w życiu chyba. Kanada, ropa, słabo. Turasy idą, dobra. To jakbym zrobił z tego portu desant tymi czołgami, nie? Przez Black Sea. Na przykład tutaj. O, dajmy na to.
Ile by ci to zajęło przygotowanie? 14 dni, prawda? Dobrze. Okej. Ej, ty, kurde. Do desantów to by mi się przydał tutaj atak. Patrz, tu jest jedna dywizja. Ej, to może być dobre. Wiecie, bo turasy coś z wojskiem zrobiły. No tu zostały tylko 3 dywizje, halo? I czemu ty cierpisz? A, bo ropa. Aha. Kurde, ale mnie w konia robicie z tym, z tą ropą, naprawdę. Co chwilę ktoś coś zmienia, nie? Tu jest cała armia turasów. Dobra, stop. Dobra, ty idź się na desanty robić. Pomyślmy, nie mamy organizacji, oni się rozjeżdżają, świetnie. 3, 4, 5. Powinienem dać radę to przebić. Weź, no i ty też pewnie nie masz organizacji. To jest taki z takim penalty w tym miejscu, że... Ruszysz tak? Ciocio, bo to musi być naprawdę okrążenie mocne. Kurwa, wycofują się brudasy. Dobra, w period. Lecisz, Adam, no. Dobra, na południe się wycofali. Może nie dotrą do tego. Czekajcie. Udało się, super. Boże, żeby Istanbul był pusty. Istanbul jest pusty. Dobra, stój. Stój, nie mogę tego wypuścić. Dawaj, stary, błagam cię, ziomek. Kurwa mać, ile tam jest dywizji ruskich. Dobra, będziemy z tym desantem kombinować. Chociaż dobijmy resztę tych wojsk, prawda? I będziemy z tym desantem kombinować. Nie, to nie ma co po prostu atakować. Tak, na takie wojsko. Za mocno są tu okopani. Dobra, moi kochani, to było na tyle. Ja będę kombinować z desantem na następny odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. O, Chiny zaczynają podbijać Indie. I tyle. Do następnego razu. Hejka.